Witajcie kochani. Dzisiaj film znów z kategorii Home Decor Haul i powiem wam, że tym razem będzie to Home and You. Tak? Tak, wiem. Dużo ostatnio się u mnie dzieje i dużo takich rzeczy właśnie do domu dekoracyjnych się pojawia w tych naszych środowych filmach tematycznych. Ale powiem wam, że ostatnio odnajduję tak fajne perełki, tak ciekawe rzeczy, które gdzieś tam rzeczywiście się idealnie wpasowują w wystrój mojego mieszkania. W związku z tym, że jakiś czas temu robiłam sobie taką totalną, słuchajcie, rewolucję, porządek, przeglądałam wszystkie szafy. To, co mogłam, powydawałam, to, co mogłam, powystawiałam na sprzedaż i to, co rzeczywiście stwierdziłam, że będzie idealnie pasowało do mojego wystroju, zachowałam sobie, ale stwierdziłam, że jest parę jeszcze rzeczy, które mogłabym sobie dokupić po to, żeby wzbogacić dekoracyjnie moje mieszkanie. I tak też poczyniłam tym razem, tak więc moi drodzy, jeżeli lubicie tę tematykę, jeżeli jesteście ciekawi, co też takiego ciekawego wybrałam tym razem ze sklepu Home & You, to oczywiście zasiadajcie wygodnie, zabierajcie sobie coś dobrego do picia, a my zaczynamy! Jak w ostatnich filmach, tych rzeczy naprawdę nie będzie dużo, bo będzie ich raptem 4, więc myślę, że to będą takie perełki z tych wszystkich, które gdzieś tam wyłuskałam. Ale dosyć zbędnego gadania. Przechodzimy do pierwszej rzeczy. Tu mam oczywiście paragon. I teraz tak, pierwsza rzecz. Skusiłam się, wiecie co, na coś takiego. To jest taka jakby mała donica. Podstawa jest metalowa, złota, tu jeszcze nawet mam cenę, 49 zł, ale pamiętajcie, że ja te wszystkie rzeczy zawsze kupuję, oczywiście albo nie oczywiście, zazwyczaj w cenach regularnych przy fajnej promocji, na przykład druga tańsza rzecz za 70%, minus 90%, o 50% i tak dalej, i tak dalej. I tym razem również skorzystałam z takiej promocji. Nie pamiętam dokładnie tych cen. Ja tutaj mam ogólny rabat naliczony 44 zł i 10 groszy, ale co wchodziło w ramach tych, wiecie, tych promocji, nie umiem wam powiedzieć, natomiast no mówię, no na pewno trzeba szukać, na pewno trzeba być uważnym. Fajnie mieć też zaznaczoną subskrypcję z danego sklepu, bo wtedy dostajecie fajne powiadomienia, żeby skorzystać z tych ofert. Dobrze, ale przechodzimy do tej pierwszej rzeczy. Wszystkie przebitki będziecie mieli i postaram się również wam wszystko podlinkować, jak jeszcze będzie na stanie sklepu. I to jest, wiecie co, to mi się wydaje, że to jest blaszane. Ja wcześniej myślałam sobie, że tutaj włożę te moje sztuczne różyczki, ale nie ma, że tak powiem, bólu, bo te moje różyczki mi tam nie wchodzą, one są troszkę za wysokie, ale pomyślałam sobie, idzie wiosna, więc tak naprawdę fajnie będzie tutaj pasowała donica z hiacyntem, a latem może jakieś konwalie, jakieś takie mniejsze, mniejsze kwiatki na pewno tutaj znajdą swoje zastosowanie. Albo po prostu, wiecie, jak będę miała jakąś bazylię czy coś, też nieraz są w takich mniejszych doniczkach, więc to też pięknie będzie wyglądało u mnie na parapecie. Albo po prostu w kuchni, tam gdzie mam tą skrzynię drewnianą, białą, obok mogę sobie postawić zieloną doniczkę w takim pięknym, takiej pięknej otoczce. I tak jak powiedziałam, 49 zł cena standardowa, natomiast na pewno na nią dostałam jakiś rabat. I to jest pierwsza rzecz, którą chciałam wam pokazać. I powiem wam, że tak jeszcze taka uwaga ode mnie, myślałam, że to będzie troszkę większe, żebym mogła to postawić właśnie na tej mojej czarnej ławie. Ale no, okej, okay, nie ma problemu, mniejsza też na pewno znajdzie zastosowanie w moim mieszkaniu. Drugą rzeczą, którą kupiłam, po którą sięgnęłam, to był wazon. Tak, wiem, wazonów u mnie tyle ostatnio się pojawia na filmach, ale powiem wam, że naprawdę mam duże braki. I tym razem postawiłam na taki przejrzysty, biały, przejrzysty wazon, duży,
tutaj z taką srebrną lamówką i on, wiecie co, kosztował 69 zł, więc przypuszczam, że to również była promocja, która wchodziła właśnie na ten rabat. I powiem Wam, że naprawdę on prezentuje się pięknie. Już widzę, wiecie, białe lilie, które tutaj włożę, albo bukiet białych róż, takich wyższych. No, na pewno ten wazon również będzie miał swoje miejsce honorowe w moim mieszkaniu. Wiadomo, że te rzeczy nie będą stały na wierzchu, ja je będę chowała, ale powiem Wam, że naprawdę zawsze u mnie był problem z wazonami, zresztą ostatnio chyba w holu z Pepco. Tutaj Wam wyjedzie w proponowanych, więc tu albo tu, już mniejsza z tym. W każdym razie na pewno Wam gdzieś wyskoczy ten film i tam też pokazywałam Wam dwa wazony, które kupiłam, biały i złoty. Pięknie jeden już zaaranżowałam sobie u siebie na takiej podstawce srebrno-lustrzanej. Tam mam też taki złoty domek z Home & You i tam jest postawiony właśnie ten złoty wazon i tam są kwiaty. Przepięknie to wygląda. I jeszcze brakuje mi jednego złotego mniejszego elementu, żebym tak już mogła do całości to wszystko skomponować. Ale dobrze, dosyć o tamtych rzeczach. Słuchajcie, chcecie, to naprawdę zapraszam Was do tamtego filmiku. Natomiast ten wazon jest przepiękny. Ja jeszcze tych rzeczy nie myłam. One tak sobie stoją i powiem Wam, że już tyle razy zbierałam się do nagrania tego filmu, ale no cóż, mówię nie, teraz mamy piękną pogodę, mam wolny dzień, więc biorę się szybciutko za nagrywanie. I powiem Wam, że jestem z niego zadowolona. Ja wiem, że cena 69, tak? 69 zł to jest troszkę drogo, ale tak jak powiedziałam, on chyba też wchodził w tę promocję minus 70%, bo za wszystkie zakupy zapłaciłam 211,90 zł. Wiem, że z tej odległości nie widzicie tego paragonu, ale może tak Wam pokażę. O, taka była cena za całość. Dobrze, to jest druga rzecz przepiękna, którą dorwałam w Home & You. Trzecia z kolei rzecz, to powiem Wam, że to jest coś, co może się nadać teraz właśnie na nadchodzące święta wielkanocne, ale również może stać jako przepiękna ozdoba przez cały rok. A mianowicie coś takiego. To jest taka misa. Ona rzeczywiście przypomina skorupkę pękniętego jajka, ale myślę, że też idealnie będzie się nadawała ta misa do dekoracji po prostu z jakimiś owocami, bądź też, nie wiem, orzechy tu mogę wyłożyć. No, mam mnóstwo pomysłów, żeby wykorzystać akurat tę misę. I ona w standardowej cenie kosztowała 79 zł, ale przez to właśnie, że ona jest lustrzana, cała jest taka, wiecie, srebrna, przepięknie odbija światło. Ja już próbowałam ją aranżować w różnych miejscach swojego mieszkania i powiem Wam, że to był rzeczywiście strzał w dziesiątkę. Pięknie będzie się prezentowała. Już nie mogę się doczekać, żeby rzeczywiście to wszystko gdzieś tam sobie porozkładać. Już mam, wiecie co, ja mam już tyle pomysłów w głowie na aranżację swojego mieszkania, że ja chyba, wiecie co, codziennie powinnam zmieniać wystrój mieszkania, żeby to wszystko, co mam, te wszystkie rzeczy fajnie wydobyć i przede wszystkim wykorzystać. Dobrze, kochani, chyba nie będę więcej Wam na ten temat opowiadała, no bo jak widzicie, no misa jak misa, przepiękna, fajnie, podoba mi się też to, że jest przepięknie odmalowana, nie widać żadnego, wiecie, zarysowania, bo nieraz jest tak, że w tych masowych sklepach, tych takich bardzo znanych, popularnych, to, no to wiadomo, że ludzie dotykają te rzeczy, obijają się o siebie, no i nie zawsze takie egzemplarze są trafione. Ten akurat trafił mi się super. Ja te wszystkie rzeczy, jeszcze Wam tak tylko dopowiem, zamówiłam online, bo jak wiecie, ja nie lubię chodzić po sklepach, ja nie jestem typową kobietą, ja nie lubię
tracić swojego cennego czasu na przebieranie, dotykanie itd., itd. Raczej staram się wybierać w tych zakupach online rzeczy, które mnie się podobają i to są takie perełki, które rzeczywiście szukam, których nie mam i które wiem, że na pewno wykorzystam w różnych aranżacjach podczas dekorowania mojego mieszkania. Tak więc kolejna rzecz, którą uważam za trafiony i bardzo dobry zakup. I ostatnia rzecz, która skradła moje serce, jak tylko się pojawiła na stanie sklepu, a mianowicie zobaczcie, przepiękna taka klatka, w której ja zamierzam trzymać perfumy. Jeden, dwa flakony, chcę to pięknie sobie tam właśnie z tyłu zaaranżować, żeby to też było takie miłe dla oka, żebyście Wy też mieli miłe doznania podczas oglądania takiego filmu, jednego czy drugiego, czy vlogowego, czy takiego tematycznego. I tutaj, moi drodzy, mamy klateczkę z trzema produktami. A mianowicie już Wam pokażę, bo one są przyklejone. I to mamy tak, tutaj mamy płyn do kąpieli, tutaj mamy żel pod prysznic, a tu, jak możecie usłyszeć, jest to sól do kąpieli, mamy 70 gramów. I nawet jeżeli chcecie coś takiego komuś sprezentować na prezent, to też myślę, że to będzie bardzo fajna opcja. Ten zestaw kosztował 59 zł, więc myślę, że chyba to wchodziło w promocję i chyba to, bo tak, bo te rzeczy, te dwie rzeczy były najtańsze. I chyba, to, no tak jak powiedziałam, to chyba była promocja, że najtańsze rzeczy są minus 70% i a reszta była w standardowej cenie, bo chyba trzeba było przekroczyć 200 zł, żeby ten rabat nam się naliczył. No ale w sumie za 200 zł cztery naprawdę piękne rzeczy, to jest naprawdę dobra cena do tego, żeby zainwestować. I powiem Wam, że jakby nawet przeliczając te wszystkie cztery rzeczy, to w sumie no to każda wychodzi nam po 55 zł, może po 52 zł, bo to wyszło 211,90, więc tak, no tak mniej więcej, no ale na pewno 50 zł za każdą rzecz byłabym w stanie zapłacić. I tutaj powiem Wam, wracając właśnie do tej klatki, przepięknie to wygląda. Ona tutaj na dole, ja to pewnie wyjmę, bo to jest fajnie przymocowane, tak więc tutaj na dole macie też takie kratki, więc flakon perfum nie powinien mi tutaj stąd się przewracać. Nawet jak tak na ukos postawię, wiecie, ten flakon w środku, też będzie pięknie wyglądał. I nawet pomyślałam sobie, że będę mogła go też opleść takimi światełkami LED-owymi. Też będzie pięknie wyglądał. I mówię, ja go kupiłam nie tylko z myślą o filmach, o tle w filmie, ale tak mi urzekła. Ktoś może powiedzieć, że wygląda kiczowato, ale moim zdaniem jest naprawdę przepiękna. Wszystkie linki, mówię, będziecie mieli na dole, ja Wam postaram się również zrobić przebitki i powiem Wam, że ostatnio naprawdę mam taką fazę na szukanie rzeczy oryginalnych, takich nietuzinkowych. Ja wiem, że mój styl większości z Was się podoba, dlatego mówię tak, dlatego że wiem, bo Wy mi po prostu to piszecie, że jesteście zachwyceni moim wystrojem, jesteście zachwyceni tym, jak to wszystko sobie potrafię fajnie urządzić, zaaranżować. I pomimo tego, że gdzieś tam te meble, które teraz kupiłam, czyli tą sofę i ten fotel, one są duże, gabarytowo duże, wysokie, czarne i one też troszkę mi jakby wchłaniają tą moją przestrzeń, to powiem Wam, że i tak to, że zmieniłam stolik, ten taki stolik kwadratowy, przezroczysty, który miałam, na czarną, mniejszą ławę, to spowodowało, że jakby ta przestrzeń dostała więcej takiego oddechu. I jeszcze czekam oczywiście na sprzedaż tego czarnego, dużego stołu z tymi czterema krzesłami. Tamto miejsce chcę kupić okrągły stół. Myślałam wcześniej, żeby to był stół rozkładany, ale jednak zmieniam zdanie, bo przecież ja nie mam aż tak wystawnych kolacji i u mnie
nie przewijały mi się tabuny ludzi, więc stolik okrągły z czterema białymi krzesłami z domieszką złota na pewno tam się pięknie wkomponuje, no i te wszystkie moje dodatki na pewno wydobędą z tego mieszkania jeszcze więcej pięknej aranżacji, pięknego wyglądu. I tak, moi drodzy, wszystkie zakupy, to są wszystkie zakupy, jakie poczyniłam w sklepie Home & You. Dajcie mi, kochani, znak, czy Wy też coś ostatnio wyszperaliście w tym sklepie, czy macie subskrypcję, czy lubicie tam sobie chodzić, szperać między regałami, czy raczej wolicie zakupy online, bo wiem, że te zdania są też podzielone, a być może taki sobie cel postawiliście, bo wiem, że też na moim kanale są takie osoby, które żyją w minimalizmie, a przynajmniej tak mówią, ale patrząc po tym, w jaki sposób też nieraz Wy piszecie, że to sobie kupiliście, więc tam z tym Waszym minimalizmem i brakiem konsumpcjonizmu bywa różnie. Przyznajcie się, kochani, że to jest jednak odwieczna walka. Ale tak, ja nigdy nie mówiłam, że będę osobą, która, albo że jestem osobą, która żyje minimalnie. Ja po prostu lubię piękne rzeczy, lubię się pięknymi rzeczami otaczać. Jestem gadżeciarą, jestem osobą, która lubi wyszukiwać różnego rodzaju takie, wiecie, perełki, nowinki, rzeczy oryginalne. No i to, że też buszuję w tych promocjach, też powoduje to, że chętniej kuszę się na tego typu przedmioty. I jeżeli miałabym tak postawić, słuchajcie, na szali, czy ubrania, czy rzeczy do domu, to tutaj jednak rzeczy do domu bardziej przykuwają moją uwagę. Oczywiście nie biorę na szale ani perfum, ani świeczek, bo to w ogóle to jest ponad wszystko. Natomiast jeżeli chodzi o ciuchy, czy też sprzęt do domu, dekoracje do domu, to dekoracje wiodą prym. Dobrze, kochani, dziękuję Wam pięknie za to, że po raz kolejny byliście ze mną. Koniecznie napiszcie mi w komentarzu, jak to u Was z tymi zakupami jest, czy Wy też ostatnio coś sobie wyszperaliście ciekawego. Być może nawet na święta teraz w coś się zaopatrzyliście, więc koniecznie dajcie mi znak. Jeżeli macie coś ciekawego, podsyłajcie linki, chętnie tam sobie zajrzę. A jeżeli macie jakiś fajny, ciekawy sklep, który jesteście w stanie polecić, piszcie na dole w komentarzu. Myślę, że nie tylko ja skorzystam, ale każda osoba, która wejdzie i przeczyta Wasz komentarz. To wszystko. Dziękuję, kochani, Wam pięknie i widzimy się w następnym moim filmiku. Do następnego. Ciao!